chłop przebrany za babę został pominięty i siedzi w areszcie. Jeśli nie słyszeliście o tym, to polecam zapoznać się z tą historią, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa. Chłop przebrany za babę zaatakował działaczkę fundacji Pro Life. Został słusznie oczywiście aresztowany teraz. Miejmy nadzieję, dostanie słuszny wyrok. Może zapytajmy się naszych oponentów z przeciwnej strony, co słychać u Margot, co słychać u tego pana, który teraz w areszcie siedzi w Płocku. Co tam u Margot? Co tam u Margot? Co tam u Margot? Niech te busy się zastąpią. Zamilki, my jeszcze, niech nas słyszą. Co tam u Margot? 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 Co tam u Apeluję, żeby nie przeklinać w miarę możliwości oczywiście. Chciałoby się krzyknąć pozdrowienia do więzienia, ale myślę, że Margot już jest wystarczająco pozdrawiana w więzieniu w Płocku, więc... Mamy nadzieję, że traktują jak prawdziwą damę na celi.